widziałem. Sportowym wydarzeniem numer 1 na ziemi lubuskiej były bez wątpienia rozegrane wczoraj w Gorzowie derby, piłkarskie derby naszego regionu. Stilon i Lechia Poznań po raz pierwszy spotkały się w drugiej lidze. Był to więc pojedynek o wymiarze historycznym. Dokładnie w samo południe, w sobotę, w Gorzowie sędzia Piotr Mazurek z Krakowa rozpoczął pierwsze drugoligowe piłkarskie derby ziemi lubuskiej. Po 90 minutach ciekawego, a fragmentami dramatycznego pojedynku obie drużyny zadowoliły się bezbramkowym remisem. Faworytami spotkania 16 kolejki byli gorzowianie, których faworyzowano ze względu na atut własnego boiska oraz drugoligowe doświadczenie. Zielonogórzanie przystąpili do wczorajszego pojedynku poważnie osłabieni. Za kartki pauzował Mariusz Gumienny, ze względu na klauzulę w kontrakcie ze Stilonem nie mógł grać Piotr Janczylik, a kontuzja wyeliminowała Zbigniewa Sawczuka. Trener Bronisław Przygrodzki zmuszony był więc do sporych roszad w składzie. W podstawowej jedenastce wybiegli Mariusz Garbula i Rafał Seredyński. Zielonogórzanie zaskoczyli gospodarzy już od początku spotkania, przejmując inicjatywę. Grali twardo, agresywnie, długo utrzymywali się przy piłce i często atakowali. Stilon dopiero w 19 minucie ruszył do przodu, gdy kontuzji skręcenia stawu skokowego doznał Piotr Czerniawski. Gorzowianie próbowali wykorzystać przewagę liczebną i minutę później mogli objąć prowadzenie. Na szczęście ofiarna interwencja Wojciecha Pochylskiego, którą nasz zawodnik okupił kontuzją, zapobiegła utracie gola. Następne minuty to napór podopiecznych Eugeniusza Różeńskiego, bowiem grali oni z przewagą aż dwóch zawodników. Na szczęście szybko do gry powrócił Pochylski, a kontuzjowanego Czerniawskiego zastąpił Tomasz Trubiłowicz. I wszystko wróciło do normy. Ponownie lechiści przejęli inicjatywę i oni mieli więcej z gry. Choć sytuacji, z których mogły wypaść gole, nie było. Do niecodziennej sytuacji doszło w 40 minucie. Głośno wyrażający swoje opinie i gestykulujący przy linii bocznej Eugeniusz Różański został usunięty przez sędziego z ławki trenerskiej. Wcześniej arbiter upomniał trenera Stilonu, jednak ten nadal zachowywał się, jak określił to sędzia, w stosunku do kibiców prowokująco, zachęcając ich do szowinistycznego zachowania wobec ekipy gości. Brak trenera dał się we znaki gorzowianom, którzy nie potrafili przeprowadzić nawet jednej składnej akcji. Do przerwy na tablicy wyników widniał więc bezbramkowy remis i o ile gra zielonogórzan mogła przypaść do gustu, to gospodarze zawodzili na całej linii. Drugie 45 minut było minimalnie ciekawsze. Obie drużyny były już zmęczone, rozluźniły szyki obronne. Gorzowianie dokonali trzech zmian, a wiele do gry wniósł Krystian Weres. Stilon kilkakrotnie śmielej zaatakował, ale zielonogórzanie nie dali się zepchnąć do defensywy, groźnie kontratakując, w czym duża zasługa znakomicie wczoraj grającego Zbigniewa Korszuna i walecznego Mariusza Garbuli. Jednak także w drugiej połowie ani Stilonowi, ani Lechii Poznań nie udało się zdobyć bramki. W sumie 2000 widownia obejrzała mimo przenikliwego zimna ciekawe widowisko, po którym lepsze wrażenie zostawili piłkarze Beniaminka. W Lechii Poznań na słowa uznania zasłużyli wszyscy piłkarze, a zaskoczeniem była dobra postawa debiutującego w pierwszej jedenastce Rafała Seredyńskiego. Zawodnik ten, kryjący indywidualnie Zenona Burzawę, zupełnie nie dał pograć snajperowi z Gorzowa. Wyjazdowy remis jest sporym sukcesem zielonogórzan. Za tydzień ostatni mecz rundy jesiennej z Wartą Poznań i jeśli lechiści zdobędą 3 punkty, to ich dorobek pozwoli spokojnie przepracować okres zimowy i przygotowywać się do rundy rewanżowej. Na konferencji prasowej po historycznych derbach ziemi lubuskiej obaj trenerzy tak ocenili to wydarzenie. No na pewno jestem zadowolony z dzisiejszego wyniku. Zremisowaliśmy na wyjeździe z zespołem bardziej doświadczonym, o lepszych warunkach fizycznych, jak i my jesteśmy. Państwo znacie nasze perypetie kadrowe. Graliśmy dzisiaj bez podstawowych obrońców, czyli bez Piotra Janczylika i Mariusza Gumiennego. W związku z tym postanowiliśmy zagrać ofensywnie, czyli graliśmy na atak. Gra defensywna w dzisiejszym spotkaniu prawdopodobnie by nas tutaj załatwiła. Także troszeczkę uważam, zaskoczyliśmy Stilon, atakując od pierwszej do ostatniej minuty, starając się przynajmniej na połowie przeciwnika. No, w pierwszej połowie to nam się udawało, w drugiej połowie troszeczkę wiatr pomógł i Stilon taką optyczną przewagę miał, ale mówię, Zbyszek Korszun dzisiaj zagrał chyba swój najlepszy mecz w tych rozgrywkach.